chciałem najpierw powiedzieć, dlaczego takie wystąpienie pojawia się w cyklu wykładów o rewolucjach w nauce. Otóż dlatego, że uważam, i pewnie każdy fizyk, praktyk się ze mną zgodzi, że możliwość robienia masowych obliczeń na komputerze była rzeczywiście rewolucją w naukach ścisłych, ponieważ umożliwiła nam praktyczne oglądanie rozwiązań problemów, których nie umiemy rozwiązać ściśle. Otóż ktoś powiedział, że wszystkie równania, jakie można było już rozwiązać ściśle, to matematycy już rozwiązali. Zostały nam tylko takie, których nie umiemy rozwiązać ściśle i prawdopodobnie nigdy nie rozwiążemy. Co nam pozostaje? Pozostaje nam je rozwiązać na komputerze z jakąś zadaną dokładnością. Zacznę od przedstawienia Państwu, jak można na domowym komputerze robić proste symulacje z dynamiki. Opowiem, jakie mogą być tematy takich symulacji, jakie na komputerze można zrobić, jakich metod można używać. Pokażę dwa przykłady. Druga część wykładu będzie zawierała prezentację dwóch ciekawszych, ale już bardziej skomplikowanych wyników. No i tradycyjnie jakieś podsumowanie. Tak więc, co możemy badać, kiedy chcemy symulować dynamikę? Możemy po pierwsze badać ruch układów punktów materialnych starciem albo bez starcia w jakichś zewnętrznych potencjałach, czyli bawić się w rozwiązywanie zadań, którymi Państwa katują w szkole. Możemy modelować ruch bryły sztywnej, tym pewnie już mniej, zwłaszcza po ostatnich reformach katują. Możemy sobie analizować jakieś proste modele biologiczne, na przykład jak zmieniają się w czasie populacje różnych gatunków w ekosystemie. Możemy analizować takie zjawiska jak rozpad promieniotwórczy. Ogólnie rzecz biorąc, interesuje nas ewolucja w czasie kilku wielkości, które są opisane pewnym równaniem, które zwiemy równaniem ruchu. I żeby dostać to, co chcemy, czyli rozwiązanie problemu, czyli jak te wielkości zachowują się w czasie, musimy to równanie rozwiązać. No, tak się składa, że ponieważ równania te opisują dynamikę, czyli zmianę różnych wielkości w czasie, to równania ruchu zawierają takie wielkości jak prędkości czy przyspieszenia. Ja je umieściłem w cudzysłowie, tak żebyście Państwo, nawet jeżeli nie wiecie, co są pochodne, to od razu zrozumieli, o co w tym chodzi. Otóż każdą wielkość, którą badamy, to sobie nazwijmy w cudzysłowie położeniem. Tak jak położenie jakiegoś obiektu, który na przykład kuli armatnie, która leci, czy wychylenie wahadła, cokolwiek. Natomiast tempo, w jakim ta wielkość się zmienia w czasie, nazywamy prędkością. Jak ktoś już tam posiedział sobie ileś lat w szkolnej ławie, to wie, że to się nazywa pochodną po czasie, pierwszej wielkości. Natomiast tempo, w jakim prędkość się sama zmienia, nazywamy przyspieszeniem albo drugą pochodną czasową. Przykłady podam. Na przykład to jest prawo ruchu. To jest prawo ruchu Newtona. Mamy tutaj wielkość badaną, której szukamy, czyli położenie, i mamy również przyspieszenie. Jest to, będziemy to również na to mówili, druga pochodna czasowa. A z kolei w prawie rozpadu promieniotwórczego mamy interesującą nas wielkość, czyli ilość jąder pierwiastka promieniotwórczego w próbce, oraz mamy tempo rozpadu, czyli z jaką prędkością zmienia się ilość jąder w tej próbce w czasie. Jest to pierwsza pochodna czasowa. No ale często bywa tak, że nasze zjawisko, które badamy, opisywane jest przez ileś wielkości, niekoniecznie jedną. Wtedy zamiast jednego równania mamy układ równań. Dla przykładu, kiedy mamy ruch na płaszczyźnie, to oczywiście położenie ciała na płaszczyźnie opisujemy współrzędną poziomą x i pionową y. Wtedy mamy dwa równania ruchu dla współrzędnej poziomej i dla współrzędnej pionowej. Czyli musimy zapamiętać, że kiedy mamy więcej niż jedną zmienną, to jedno równanie zastępujemy układem równań. Natomiast równania, w zależności od tego, ile pochodnych one zawierają, mają różny rząd. Mówimy, że równanie jest pierwszego rzędu, kiedy zawiera wyłącznie położenia, czyli badane wielkości, czy też badane współrzędne, które opisują układ, który nas interesuje, i prędkości. Natomiast równanie drugiego rzędu zawiera położenia, prędkości i przyspieszenia. Ja już mówiłem, co ja przez to rozumiem, tutaj jest to jeszcze przypomniane. No i od razu sobie możemy przypomnieć nasze dwa przykłady i zauważymy, że prawo Newtona to jest równanie drugiego rzędu, ponieważ zawiera przyspieszenie.
Przyspieszenie, czyli drugą pochodną czasową, oznaczamy to dwiema kropkami nad wielkością badania. Natomiast prawo rozpadu promieniotwórczego jest równaniem pierwszego rzędu, ponieważ zawiera jedynie prędkość, z jaką zmienia się ilość jąder pierwiastka promieniotwórczego. I tak dalej. Na ogół mamy do czynienia z równaniami pierwszego i drugiego rzędu, dlatego już nie wypisywałem przykładu. Okazuje się i dla kogoś, kto chce rozwiązać równanie na komputerze, jest to bardzo ważne, że równanie ruchu, czyli zwyczajne równanie różniczkowe dowolnego rzędu, czyli zawierające dowolną ilość pochodnych, na przykład równanie drugiego rzędu, prawo ruchu, prawo Newtona, można zamienić na układ równań różniczkowych pierwszego rzędu, wprowadzając nowe zmienne. Oczywiście ma to wszystko ma swoją cenę. Podam tu Państwu przykład, który wyjaśni, o co chodzi. Dla przykładu, mamy prawo Newtona. Jest to równanie drugiego rzędu, bo mamy tutaj przyspieszenie, czyli drugą pochodną czasową. Wprowadzamy sobie nową zmienną, która jest po prostu prędkością. I teraz traktujemy tę prędkość nie jako coś zależnego od położenia, ale jako zmienną niezależną. Po prostu udajemy, że zamiast jednej wielkości, która opisuje układ, opisuje nasz układ dwie wielkości, położenie i prędkość. Powiedziałem, że wprowadzamy dodatkowe równania. No to proszę, tym równaniem jest po prostu definicja prędkości. Mówimy, że mamy dwie zmienne, x i v. I tak się składa, że pochodna czasowa po x, czyli prędkość, z jaką x się zmienia w czasie, jest równa zmiennej v. A tak się składa również, że tempo zmiany prędkości w czasie jest opisane prawem Newtona. No i faktycznie przyspieszenie to mówi nam tylko tyle, jak prędkość zmienia się w czasie, jak szybko. Tylko, że tutaj to v z kropką to oznacza tak jakby prędkość zmiany prędkości. No to jest taki trik, który można powiedzieć nic nie wnosi, wystarczy, że podstawimy to tu i będziemy mieli to co wyżej. Prawda? Ale dla komputera jest to ważne, ponieważ teraz mamy do czynienia z równaniem pierwszego rzędu. Czyli jeżeli chcemy rozwiązać coś na komputerze, to wystarczy, że znamy metodę rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego rzędu, takich, których są prędkości. Nie musimy się martwić o to, że tak naprawdę tam mamy tutaj jakieś przyspieszenie. Żeby sobie jeszcze uprościć zapis, to układamy wszystkie nasze zmienne, wszystkie niewiadome, jakie mamy w tym równaniu, w kolumienkę i nazywamy to wektorem. Tak jak Państwo to też widzieliście na jakichś lekcjach algebry czy matematyki w szkole. No to już pozwala nam zapisać nasz układ równań bardzo krótkiej postaci, mianowicie tutaj mamy jakąś wielkość Q ze strzałką, która jest tak naprawdę zbiorem zmiennych. Po prawej stronie mamy jakąś funkcję, która też nie jest funkcją, która zwraca liczbę, ale również taką funkcją, która zwraca kolumienkę liczb F z gwiazdką, która zależy od znowuż całego zbioru tych zmiennych. Jakbyśmy cofnęli się tutaj, to byśmy powiedzieli, co to jest to F? To F ze strzałką, które tam było. Otóż jest to taka funkcja, która od argumentów X i V zwraca V i F od X. Taki wektor. Mając już taki trochę zaawansowany zapis, potrafimy zapisać bardzo prosto algorytm rozwiązania właściwie dowolnego równania ruchu. Jeszcze małe uzupełnienie. Czasami w równaniu ruchu pojawia się jawnie czas. To znaczy, kiedy wypiszemy sobie równanie ruchu używając położeń, prędkości, przyspieszeń, to oprócz tego pojawi się tam jeszcze jakaś funkcja czasu. Dzieje się tak, kiedy na przykład warunki, w jakich proces zachodzi, zmieniają się w czasie. Na przykład możemy opisywać, tutaj jest taki przykład, ruch wagonu na szynach, który jest przyspieszany stałą siłą F, ale z tego wagonu wysypuje się towar, jak w tej bajeczce o głupim Grzesiu, który miał worek piasku. Otóż z biegiem czasu nasz wagon się robi coraz lżejszy, a zatem w prawie Newtona pojawia się masa, która jest zależna od czasu. I to jest wtedy równanie ruchu zależy jawnie od czasu. To już jest najbardziej ogólna postać równania ruchu, jakie mamy w dynamice. No to teraz przejdźmy do tego, jakimi metodami rozwiązywania takich równań dysponujemy. Ja Państwu opiszę dwie, które są chyba najbardziej znane, z czego jedna właściwie jest tylko pokazywana uczniom jako ciekawostka, a potem się im każe zapomnieć o tym, żeby mogli je używać, ponieważ jest kiepska. A druga jest bardzo dobrą metodą, która jest bardzo popularna wśród fizyków. Bardzo lubimy je używać,
bo jest tania i dobra. Zacznę od prezentacji tej kiepskiej metody. Wymyślił ją nie byle kto, bo sam Euler. Polega ona na tym. Mamy czas, czas sobie dzielimy na odcinki o długości h. Zapominamy o tym, że tutaj czas jest względny, nieprawda, czas jest zupełnie tak jak w mechanice Newtona. Zakładamy, że znamy wartość naszych zmiennych badanych na początku odcinka czasowego, w chwili t równej 0. Chcemy przybliżyć sobie, ile wynoszą nasze zmienne na końcu tego odcinka. Czyli jeżeli znaliśmy wartości zmiennych w chwili t, to szukamy ich wartości w chwili t plus h. No to wykorzystujemy to, że wiemy, z jaką szybkością zmieniają się te zmienne na początku naszego odcinka i konstruujemy takie przybliżenie. Okazuje się, że popełniamy oczywiście pewien błąd. Błąd ten jest proporcjonalny do kwadratu długości odcinka. To znaczy, jeżeli ja zmniejszę odcinek o czynnik 2, czyli zamiast dzielić czas na odcinki o długości sekundy, będę dzielił czas na odcinki o długości pół sekundy, to błąd, jaki popełniam, spada mi o 4. Się wydaje, że to jest nieźle, ale tak naprawdę jest bardzo kiepsko. I Państwo zaraz zobaczycie, dlaczego to jest kiepsko. No i kiedy już przeszliśmy jeden odcinek, to przyjmujemy to, co dostaliśmy jako znowuż daną początkową i aplikujemy ten algorytm ponownie. W ten sposób, jak się mówi, całkujemy równania ruchu. Jest to bardzo proste obliczenie, które można bardzo łatwo sobie w komputerze zaaplikować. Można to zrobić i w Excelu, czy ktoś chce w jakimś Pascalu, czy można pewnie i w Logo. Tak samo jak przedtem mamy czas podzielony na odcinki h, mamy jakieś warunki początkowe. Zawsze, kiedy mówimy, że rozwiązaliśmy równanie, to musimy powiedzieć, dla jakich warunków początkowych. Obliczamy sobie aż 4 wielkości pomocnicze. Najpierw wykorzystujemy pochodną czasową, czyli prędkość zmiany naszych zmiennych badanych na początku odcinka, w miejscu, którego startujemy w czasie. Następnie, jak tutaj widać, dodajemy do czasu połowę długości odcinka i znowuż wyliczamy sobie aż dwukrotnie, jaka będzie prędkość zmiany naszych zmiennych. A na końcu przechodzimy już na koniec odcinka czasowego i znowuż patrzymy, jaka w przybliżeniu będzie prędkość zmiany naszych zmiennych. Następnie konstruujemy coś takiego, taką kombinację tych 4 wielkości pomocniczych. I to wszystko jest przybliżeniem tego, ile tak naprawdę nasze zmienne są równe na końcu odcinka czasowego. Czyli jeżeli by to na przykład było położenie jakiejś na przykład kulki poruszającej się w jakimś potencjale na początku odcinka czasowego, to to będzie położenie jej na końcu odcinka czasowego. Okazuje się, że ta kombinacja przybliża położenie końcowe już całkiem dokładnie, ponieważ błędy są rzędu dopiero h do piątej potęgi, czyli długości odcinka do piątej potęgi. Innymi słowy, jeżeli zmniejszę długość odcinka o czynnik 2, to błędy, jakie popełniłem, spadają mi aż 32-krotnie. To już jest całkiem dobrze. Okazuje się, że jeżeli chcemy tylko tak mało wykonywać tych pomocniczych obliczeń, to ten algorytm jest najlepszy. Lepiej się już nie da. Jest on tak dobrany, że wszystkie błędy niższego rzędu, czyli proporcjonalne do h kwadrat, h do trzeciej, h do czwartej się kasują. To jest ściśle wyliczone. I zostają tylko błędy rzędu h do piątej. I to jest właśnie źródło popularności tego algorytmu, że nie wymaga on jakiejś bardzo dużej ilości obliczeń, a daje dosyć dużą dokładność. No i teraz Państwu zademonstruję na przykładzie znanego bardzo układu fizycznego, czym się różni metoda Eulera od metody Runge-Kutty i dlaczego ta druga jest lepsza. Weźmy sobie oscylator harmoniczny. Jest to taki model fizyczny, który jest używany do opisu bardzo dużej ilości zjawisk w przyrodzie. Na przykład do opisu czegoś, co Państwu jest pewnie znane ze szkoły, czyli wahadła matematycznego, czy jakichkolwiek niewielkich drgań, na przykład drgań jakiejś struny napiętej. Równanie już maksymalnie uproszczone, czyli pozbywamy się tych wszystkich m-ów i k i tak dalej, wygląda tak. To jest równanie oscylatora harmonicznego. No i znane oczywiście rozwiązanie ścisłe tego równania.
są dwie dowolne stałe a i b, które zależą od warunków początkowych, czyli ile x jest równe w chwili 0. My natomiast obejrzymy sobie nieco inny układ, mianowicie wzbudzany oscylator. Oprócz tego, że mamy jakąś sprężynkę, która nam to drgające ciało zawraca, mamy jeszcze siłę okresową opisaną takim wzorem, która działa na naszą tę kuleczkę, która wisi na tej sprężynce. To nadal można ściśle rozwiązać, więc możemy już na tak trochę ciekawszym problemie przetestować sobie oba algorytmy, Eulera i Runge-Kurtte. Tutaj nie podałem drugiego warunku początkowego, bo jak równanie jest drugiego rzędu, to trzeba podać i początkowe położenie i prędkość, ale jak ktoś umie różnić kołać, to sobie szybko może policzyć, ile on wynosi, ile wynosi prędkość w chwili 0. Rozwiązanie jest takie, wydaje się, że 1. A teraz Państwu pokażę, jakie wyniki daje metoda Eulera porównana z rozwiązaniem ścisłym. Krzywą czerwoną zaznaczyłem rozwiązanie ścisłe, natomiast krzywą zieloną oznaczyłem rozwiązanie dane przez metodę Eulera. Jeszcze raz. Jak widać na początku, rozwiązanie Eulera jest całkiem dobre, ale potem coraz bardziej odbiega od rozwiązania ścisłego. Natomiast popatrzmy, co nam daje metoda Runge-Kurtte. Otóż proszę Państwa, ja żeby pokazać Państwu, jak dobra jest metoda Runge-Kurtte w tym problemie, to musiałem rozsunąć tę krzywę o ten odcinek pionowy. Inaczej one by się nałożyły idealnie na siebie, na tym wykresie. To jest wychylenie oczywiście, a tutaj jest czas na osi poziomej. Po prostu ona bardzo dokładnie rozwiązuje ten problem. To macie dowód naoczny, że metoda Runge-Kurtte jest lepsza. I teraz można sobie tam, każdy sobie może pomyśleć, jaki problem mógłby rozwiązać taką metodą na komputerze. No ale oczywiście, myśmy tu mieliśmy rozwiązanie ścisłe, czyli można powiedzieć, że robiliśmy robotę głupiego, no bo skoro jest rozwiązanie ścisłe, to po co rozwiązywać to na komputerze? Ale są takie problemy, których się nie da ściśle rozwiązać. Na przykład każdy problemy z tarciem na ogół są nie do rozwiązania ściśle. I na przykład dawniej i również teraz artylerzyści poświęcają dużo czasu i energii, wtedy więcej, dawniej więcej, teraz mamy komputery, więc mniej, żeby obliczyć tor lotu pocisku w danych warunkach atmosferycznych. Oczywiście teraz się stosuje do tego skomplikowane modele, w których się uwzględnia szereg czynników typu wiatr, ciśnienie, temperaturę itd. Ale my tu mamy bardzo prosty model ruchu kuli armatniej, w której oprócz powszechnego ciążenia, to jest mamy przyspieszenie ziemskie, na kulę działa siła oporu, która jest proporcjonalna do prędkości kuli, skierowana przeciwnie do tej prędkości. Czyli jak kula chce lecieć w tę stronę, to siła oporu ją zawraca z powrotem. Im szybciej kula leci, tym większa jest siła oporu. No i to ja też rozwiązałem metodą Runge-Kurtte. I oto jest przykład, jak to właśnie wygląda takie rozwiązanie i jak dalece się różni tor lotu kuli w warunkach, kiedy mamy opór powietrza i kiedy nie mamy oporu powietrza. No i teraz jakbym był artylerzystą, to bym powiedział, świetnie, to ja już wiem, jak mam strzelać. Znając taki algorytm, każdy właśnie może sobie sam zaprogramować jakąś symulację i zbadać jakieś tam na przykład, dajmy na to ruch jakiejś bryły sztywnej i rozwiązać równania ruchu dla niej. Na tym zakończymy mowę o dynamice.